Cześć i czołem. Tym razem chcę Ci pokazać BMW. Kluczyk może sugerować, że to będzie M-Power, ale niestety M-Power to nie jest. Jest to trójka z M-pakietem po prostu. Trójka po liftingu. A co się po tym liftingu zmieniło? No, stylistycznie to niewiele, powiem Wam szczerze. Ha, tylko fani marki chyba dostrzegą inne zderzaki, inaczej narysowane przednie lampy. Plus jest taki, że nie zmienił się grill. To znaczy nie jest on olbrzymi jak w innych modelach. Tu wręcz wygląda skromnie, jak na możliwości marki. Zobaczcie, też fajny taki nowy znaczek jubileuszowy. Ładnie, ładnie to się prezentuje. A poza tym, no cóż, typowy bawarski sedan. Typowa bawarska trójka, chociaż w nietypowej, dość specyficznej wersji. Zobaczcie jakiej. O, mamy tutaj złącze do ładowania. Co jasno sugeruje nam, że jest to hybryda plug-in oznaczona przez BMW jako 330e. Jest też X-Drive na pokładzie, więc bezpiecznie i stabilnie tak to wygląda. Idę do środka, bo pogoda nie zachęca do stania na zewnątrz. O ile z zewnątrz ten lifting przyniósł zmiany kosmetyczne, o tyle w środku Niemcy poszli już na grubo. Zupełnie nowa jest cała deska rozdzielcza z tym wyświetlaczem, takim wygiętym, zagiętym w stronę kierowcy. To są tak naprawdę dwa wyświetlacze, ale połączone jedną taflą jakiegoś szkła w jedną całość. Pomimo tych nowych multimediów, fajnie, że zdecydowano się zachować jeszcze tutaj to pokrętło systemu iDrive z tymi przyciskami funkcyjnymi. Natomiast niestety zrezygnowano z fizycznego panelu klimatyzacji. Przeniesiono go tutaj na ekran dotykowy, co według mnie nie jest trafionym rozwiązaniem. Sam ekran, sam system multimedialny, no, ma świetną grafikę, zobaczcie. Świetnie reaguje na dotyk, ma fajny kontrast. Robi wrażenie, jeszcze większe wrażenie robi menu, jest tak bogate, tu opcji jest tak dużo, że nie jeden wieczór można spędzić z jakąś herbatką i studiować sobie wszystkie opcje, jakie tu mamy. Zobaczcie, no to jak w smartfonie, jak w tablecie, aplikacji i różnych zakładek jest naprawdę cała masa. Tutaj mamy, a w dzisiejszych czasach to już standard, wirtualne zegary, dość futurystyczne przyznacie, ale czytelne, chociaż fani klasycznej bawarskiej trójki to mogą być troszeczkę zawiedzeni. Mam wrażenie, że kierownica to w BMW się nie zmienia od parunastu lat, ale to akurat plus, bo jest fajna, gruba, taka mięsista, dobrze leży w dłoniach. Pokażę Wam jeszcze tryby jazdy, które są tutaj dostępne. Mogłoby się wydawać, że są trzy: elektryczny, hybrydowy i sportowy. Natomiast jeśli wciśniemy przycisk od trybu hybrydowego, mamy też do wyboru tryb hybrydowy Eco Pro albo zwykły hybrydowy. Tak samo jest ze sportem. Albo sport indywidual, albo zwykły sport, albo niezwykły, albo tryb Extra Boost, czyli tryb, w którym to auto ma 292 konie przez 10 sekund. Tutaj jeszcze pokażę, ten dings to jest drążek, lewarek, jak zwał, nazwijcie to sobie jak chcecie, od skrzyni biegów. Jeszcze temat jakości wykonania standardowo poruszę. No i słuchajcie, jest tutaj naprawdę dobrze czuć, że siedzimy w aucie segmentu premium. Wszystko jest fajnie spasowane, solidnie, nic absolutnie nie skrzypi. Czuć, że jest to BMW-ka pełną gębą. Zobaczymy, co czuć z tyłu. A z tyłu jest zaskakująco dobrze. Wybaczcie te dziurawe spodnie, mogłem się inaczej ubrać do BMW, ale cóż, wracając do bardziej poważnych tematów, miejsca jest, zobaczcie, w brud. Naprawdę jest tego sporo. Nie sądziłem, że tak będzie tutaj komfortowo z tyłu. Fakt, że kanapa jest dość nisko usytuowana, więc tak troszeczkę wpadamy do tego wnętrza, ale gdy już tutaj siedzimy, jest nieźle. Jest nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Dwie osoby z tyłu na luzie mogą tym autem podróżować. I co jeszcze tutaj mają? Patrzcie, panel klimatyzacji oddzielny i dwa złącza USB-C. Jest dobrze, no, zaskakująco dobrze, nawet bym powiedział. Tradycyjnie zajrzę też do bagażnika i już od razu powiem, że jest to pięta Achillesowa odmiany 330e. Dlaczego? Zobaczcie, ten kufer jest bardzo płytki. Fakt, że foremny, ale płytki. Tutaj jest kawałek jeszcze takiego schowka na kable, albo jak wyjmiecie kable, można włożyć tutaj coś innego. Natomiast pojemność 375 litrów, czyli mniej nawet niż w Golfie 7 generacji. O kilkadziesiąt litrów mniej niż w trójce niehybrydowej.
no te akumulatory trzeba było gdzieś upchnąć i niestety odbyło się to kosztem pojemności bagażnika. Otwieram machę i co mamy pod tą machą? 2.0 turbo benzyna plus silnik elektryczny razem, 252 konie, a w trybie extra boost przez 10 sekund nawet 292 konie mechaniczne. Setka w około 5,7-5,8 sekundy. No, żwawa. Żwawa jest to wersja trójki, co by nie mówić. Zanim ruszę, pokażę Wam jeszcze jedną taką ukrytą funkcję. O, tutaj jest taka wajcha, zobaczcie. Jak się ją przesunie w dół, to się lewy kierunek włącza. A jak do góry, to prawy kierunek. No i teraz już zaznajomiony z tą funkcjonalnością mogę ruszać przed siebie. Ale twardo tu jest, powiem Wam szczerze. Kurczę, to zawieszenie. Chyba wolę jednak komfortowe nastawy w samochodach. Albo się starzeje. Działa jeszcze ten kierunek? Działa. Super. Sprawne auto. Na temat właściwości jezdnych BMW serii 3, przyjemności z jazdy, przyjemności z prowadzenia, powiedziano i napisano już chyba wszystko, więc ja nie zamierzam tutaj odkrywać koła na nowo i nie będę Cię karmił informacjami, które zapewne bardzo dobrze już znasz. Skupię się jednak na tej konkretnej odmianie, czyli wersji 330e. Dość specyficznej, przyznam. Dlaczego? Już tłumaczę. Po pierwsze, jest to hybryda plug-in, a jak wiadomo, hybryda plug-in największy sens ma wtedy, gdy zamierzasz ją ładować z zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli tego nie będziesz robił, ok, auto dalej będzie jeździło i to całkiem przyjemnie, bo tutaj mamy prawie 300 koni mocy i setkę osiągamy w mniej niż 6 sekund. Natomiast ten sens ekonomiczny upadnie. Naładowana do pełna 330e pokona w trybie bezemisyjnym 35, może jak się postarasz 40 km. Drugim aspektem jest pojemność zbiornika paliwa. 40 litrów, taki bak ma 330e i ok, w mieście może nie będzie to jakimś dużym dyskomfortem, natomiast jeśli często jeździsz w trasy i jeździsz autostradami, no to umówmy się, te 40 litrów na autostradzie przy tempie autostradowym no zużyjesz po 300-350 km, więc wizyta na stacjach benzynowych będzie nader częsta. Wspomniałem też o bagażniku. 375 litrów w sedanie tej klasy to nie jest dobry wynik, tym bardziej, że odmiana niehybrydowa ma kufer większy o kilkadziesiąt litrów, więc no to już tłumaczy, że tak powiem, sens lub brak sensu zakupu tego auta jako auto rodzinne. Słuchajcie, zmieniam pas, włączam kierunkowskaz, to jest niespotykane w BMW, ale udało się, działa. I ostatni aspekt, wracając do tematów bardziej poważnych, to cena. Odmiana 330e z napędem xDrive kosztuje 257 tysięcy złotych. I okej, o ile tej kwoty się nie czepiam, bo w segmencie premium tanio nie było i tanio nie jest, to odmiana 330i, mająca takie same osiągi, jest o 30 tysięcy złotych tańsza. Tak, 30 tysięcy złotych mniej trzeba za nią zapłacić. I teraz pytanie do Ciebie. Czy te 30 tysięcy złotych przeznaczysz na odmianę 330i i jej ewentualne doposażenie, no niemalże pod sufit, chociaż tutaj za 30 tysięcy złotych w BMW to bardzo nie poszalejemy. Czy te 30 tysięcy złotych zostawisz jednak w salonie bawarskiej marki na odmianę 330e i będziesz cieszył się jazdą najbardziej ekologiczną trójką w całej gamie? Bardzo ciekawi mnie Twój wybór. Ha, zobacz. Zjeżdżam z ronda i znowu użyłem kierunkowskazu. Działa,